Poszła pobiegać po lesie i trafiła na dwóch gości, którzy od dawna planowali porwać jakąś kobietę. Rok 1984 miał pozostać w pamięci rodziców Carrie Swenson już na zawsze. To zimą tego roku ich córka odniosła spektakularny sukces na Mistrzostwach Świata w biatlonie kobiet. Do domu wróciła z brązowym medalem. Ale kilka miesięcy później wydarzyło się coś, co położyło ogromny cień na tej radości. Carrie zaginęła. Wszystko wskazywało na to, że została porwana. Na domiar złego stróże prawa początkowo nie za bardzo chcieli wszczynać poszukiwanie. Rodzina i znajomi musieli samodzielnie zorganizować całą akcję. Czas mijał nieubłaganie, a każda minuta miała znaczenie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Rodzina Swenson pochodziła z Filadelfii w stanie Pensylwania. Rodzice wraz z trójką dzieci przeprowadzili się do miejscowości Bozeman w Montanie w 1970 roku. Ojciec otrzymał prestiżową posadę na tamtejszym uniwersytecie. Został dziekanem jednego z wydziałów. Carrie była środkowym dzieckiem. W momencie przeprowadzki miała 9 lat. Cała rodzina pokochała swój nowy dom. Bozeman jest z każdej strony otoczony górami. Wszyscy spędzali dużo czasu na łonie natury. Carrie już na etapie dzieciństwa zainteresowała się sportem. Trenowała różne dyscypliny. Jeździła na nartach, biegała, grała w tenisa, jeździła konno. Podobnie jak rodzeństwo. Pewnego dnia na tej liście znalazł się też dwubój zimowy, znany jako biatlon. Brała udział w różnego rodzaju zawodach. Przełom w jej karierze sportowej nastąpił w 1984 roku. We Francji odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w biatlonie dla kobiet. W tamtym czasie płeć żeńska nie mogła konkurować w tej dyscyplinie sportowej na zimowych Igrzyskach Olimpijskich, więc te mistrzostwa były wielkim wydarzeniem. Trzyosobowy zespół, w którego skład wchodziła Carrie, zajął wówczas trzecie miejsce w sztafecie i wrócił do domu z brązowym medalem. W biegu indywidualnym Swenson uplasowała się na piątej pozycji. Dziewczyna była szczęśliwa. Wiedziała jednak, że niebawem zrezygnuje z rywalizacji sportowej. Miała inne plany na przyszłość. Od czasów nastoletnich Carrie i jej rodzeństwo praktycznie każde wakacje spędzali na pobliskim ranczu turystycznym. Pracowali tam, pomagając właścicielom głównie w prowadzeniu restauracji. Miejsce znajdowało się w Big Sky, niewielkiej jednostce osadniczej zlokalizowanej na styku dwóch hrabstw – Madison i Gallatin. Cała trójka uwielbiała ten czas, który spędzali głównie razem, co umacniało ich więź. Po pracy trenowali sport, dużo biegali. Tamtejsza górska aura dobrze temu sprzyjała. W 1984 roku to miały być ostatnie takie wakacje. Przynajmniej dla 23-latki. W przyszłym roku planowało rozpoczęcie nauki w szkole weterynaryjnej. Był 15 lipca 1984 roku. Tego dnia Carrie miała wieczorną zmianę, która zaczynała się o godzinie 17. Wyszła około 13.30. Znajomi widzieli, jak ubrana w strój sportowy, m.in. czerwone spodenki, wsiadła do swojego samochodu. Jej plan był następujący. Pojechać nad jezioro, zostawić tam auto i pobiegać. Gdy o 18 jej brat przyszedł do kuchni, spodziewał się ujrzeć tam swoją starszą siostrę. Lecz nigdzie jej nie było. Ich wspólna znajoma zapytała, gdzie jest 23-latka, jednak nastolatek nie miał pojęcia. Powinna być przecież właśnie tutaj, na ranczu. Jej zmiana zaczęła się godzinę wcześniej. Brat się martwił. Wiedział doskonale, że kilka godzin wcześniej Carrie wyszła pobiegać w lesie. Na terenie w pobliżu gór, nierównym, naznaczonym licznymi dołami i błotem. Nawet idąc spokojnie, można było się tam potknąć o kamień lub gałęzie, a co dopiero biegnąc. Od razu pomyślał, że musiało coś się stać. Na przykład Carrie się przewróciła i skręciła kostkę. Albo złamała nogę, lub doznała jakiegoś innego wypadku. W przeciwnej sytuacji wróciłaby. Traktowała swoją pracę poważnie. Lubiła właścicieli tego miejsca i za jej nieobecnością na pewno krył się jakiś ważny powód. Wszyscy zgodnie twierdzili, że 23-latka nie wróciła z lasu. Jej samochodu nie było na parkingu. Kiedy ostatni raz ją widziano, wsiadła do niego, by pojechać nad jezioro Ulris. Tam zazwyczaj zostawiała pojazd i oddawała się swojemu hobby, jakim była lekkoatletyka.
Tak zeznali świadkowie. Brat postanowił sprawdzić, czy auto stało w tym miejscu co zwykle. Wspólnie z innym mężczyzną zatrudnionym na ranczu pojechał nad to jezioro. W tym czasie szef 23-latki powiadomił jej rodziców, że nie zjawiła się w pracy. Następnie skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa Madison. Poinformował, że doszło do zaginięcia dziewczyny i prawdopodobnie stało się coś złego. Albo uległa wypadkowi, albo ktoś zrobił jej krzywdę. Szeryf stwierdził, że jest już zbyt późno, by wszcząć akcję poszukiwawczą. Nie chciał, by jego ludzie na razie się w to angażowali. Argumentował, że wieczorną porą nie będą w stanie odnaleźć ani dziewczyny, ani żadnych tropów prowadzących do niej. Brat znalazł samochód siostry nad jeziorem, ale samej Carrie tam już nie było. Krzyczał, nawoływał, ale nie odpowiadała. Bliscy i znajomi Carrie nie mieli zamiaru czekać do rana. Zdawali sobie sprawę, że liczy się każda minuta. Bali się, że być może dziewczyna leży gdzieś nieprzytomna lub ranna, bez wody czy pomocy. Postanowili, że zaczną jej szukać od razu, na własną rękę. Podzielili się na mniejsze grupy. Wyposażeni w mapy i latarki zaczęli przemierzać dość rozległy teren. Oprócz tego rodzice 23-latki poprosili o pomoc mężczyznę, który był pilotem i miał dostęp do helikoptera. Wspólnie z ojcem zaginionej patrolowali okolice z góry. Znaleziono mnóstwo śladów po butach. Nagle ktoś zauważył odcisk obuwia, który wielkością pasowałby do dziewczyny. Ktoś ocenił, że trop musiała zostawić osoba, która nosiła buty marki Nike. Dziewczyna miała takie w swojej kolekcji. Pojawiło się pytanie, czy to w nich wyszła pobiegać tamtego dnia. Koleżance wydawało się, że zaginiona założyła obuwie marki New Balance. Ktoś wrócił i sprawdził jej pokój. Okazało się, że brakowało dwóch par. A to jeszcze bardziej utrudniło możliwość identyfikacji tych śladów. Wobec braku zaangażowania ze strony mundurowych z Madison, matka podjęła decyzję, by poprosić o pomoc stróżów prawa z Gallatin. Zostawiła wiadomość na poczcie głosowej w biurze szeryfa, który odsłuchał ją po kilku godzinach. W środku nocy wysłał na miejsce swoich dwóch zastępców, którzy przyłączyli się do poszukiwań. Wzięli także psy tropiące. Bliscy odwiedzili miejsce, w którym dziewczyna zwykle zostawiała samochód, gdy chciała pobiegać. Pojazd był zamknięty. Matka przez szybę dostrzegła rzeczy córki. Wśród nich były m.in. czapka z daszkiem lub bidon. Rodzice martwili się. Choć z dnia na dzień odnotowywano wysokie temperatury, to nocami było tam chłodno. Carrie raczej nie miała przy sobie żadnych ciepłych ubrań. Gdy wychodziła, był środek dnia, więc zapewne nie widziała takiej potrzeby. Ostatni raz widziano ją w sportowym komplecie, który mógł być niewystarczający, by bezpiecznie spędzić noc w środku lasu. Ponadto bez problemu można było natknąć się na dziką zwierzynę, na przykład niedźwiedzie. Pojawiły się obawy, że dziewczyna być może napotkała przedstawiciela tego gatunku na swojej drodze, co mogło skończyć się dla niej tragicznie. Matka nie mogła pozbyć się z głowy obrazu córki leżącej i bezskutecznie czekającej na pomoc. Do akcji przyłączyli się także strażacy i inne osoby, które dobrze znały tamtejszy las i góry. Poszukiwania trwały nieprzerwanie. W pewnym momencie jedna z grup zauważyła niedaleko niedźwiedzia. Wszyscy zachowali ostrożność, ale podeszli na tyle blisko, by w pobliżu dostrzec coś niepokojącego. Kość. Równie dobrze mogła być zwierzęca, jak i ludzka. Na pierwszy rzut oka nie dało się tego ocenić. Ktoś stwierdził, że pochodziła z ręki. Oprócz samej kości można było zauważyć fragmenty skóry i ślady krwi. Zastępca szeryfa zabezpieczył kość jako dowód w sprawie. Chciał przekazać ją lokalnemu lekarzowi weterynarii, by specjalista określił jej pochodzenie. Jeszcze tego samego dnia pojawiło się pewne doniesienie. Pozornie nie wiązało się z zaginięciem, ale stróże prawa uznali, że mogło być inaczej. W okolicy na jednym z ranch znaleziono martwe krowy. Ktoś je zastrzelił i nie był to ich właściciel. Być może w tamtym rejonie kręcił się jakiś wielbiciel polowań, albo osoba chcąca zrobić komuś lub czemuś krzywdę. Strzelając do krów, mogła trafić w człowieka. I to niekoniecznie z premedytacją. Takie historie w końcu zdarzały się i to nie raz. Wystarczyło, że ofiara znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Około godziny później jedna z osób poinformowała przez radiotelefon, że usłyszała dźwięk wystrzału. Pozostali wydali się tym zdumieni. Ich słuch nic takiego nie zarejestrował. Uznali, że komuś się zwyczajnie przesłyszało. Z drugiej strony nie chcieli tego kompletnie zignorować.
zaginęła młoda kobieta i wiedzieli, że muszą sprawdzić każdy potencjalny trop. Poza tym widok przerażonych rodziców Kari nie pozwoliłby im na pominięcie czegokolwiek. Postanowili zachować jeszcze większą czujność. Minęła dłuższa chwila. W pewnym momencie przez radio wzniósł się okrzyk. Strzelają do nas! Matka poszukiwanej zapytała, co takiego się stało. W odpowiedzi usłyszała tylko: nie wiem, ktoś strzela. Rozpoznała, że głos należał do mężczyzny imieniem Jim. Pozostali wiedzieli, że należy działać szybko. Skontaktowali się z sekretariatem rancha, na którym pracowała dziewczyna. Wydano rozkaz powiadomienia szeryfa hrabstwa Madison i załatwienia dwóch helikopterów. Alan i Jim od początku uczestniczyli w akcji poszukiwawczej. Chcieli pomóc i mieli nadzieję, że dzięki wspólnej determinacji uda się odnaleźć dziewczynę. Rankiem 16 lipca przeszukiwali las we dwóch. Niespodziewanie dostrzegli jakichś mężczyzn. Było ich dwóch, jeden starszy, drugi młodszy. Mieli przy sobie broń palną i noże. Towarzyszył im ktoś jeszcze, młoda kobieta. Właściwie trudno było ją nazwać ich towarzyszką. Siedziała na ziemi, przywiązana łańcuchem do drzewa. Gdy Alan i Jim jej się przyjrzeli, zrozumieli, że to Kari. Tych dwóch ich nie zauważyło. Idący na ratunek postanowili to wykorzystać i zakraść się do dziewczyny, by ją oswobodzić. Ale gdy ona ich zobaczyła, krzyknęła, by nie podchodzili. To zaalarmowało oprawców. Młodszy podniósł strzelbę. Kari w dalszym ciągu krzyczała. Rozległ się wystrzał. Pocisk trafił 23-latkę. Znajomi chcieli jej pomóc, ale agresorzy nie chcieli na to pozwolić. Kazali im dalej się nie zbliżać. Potem nastąpiło kolejne pociągnięcie za spust. Alan runął na ziemię i już nie wstał. Jim uniknął takiego losu. Uciekł i po chwili przez radiotelefon powiadomił resztę ekipy poszukiwawczej o tym, co się stało. Mniej więcej w tym czasie do poszukiwań przyłączyli się zastępcy szeryfa z Madison. Wysłaliśmy w teren helikopter. Na jego pokładzie znalazł się m.in. ojciec zaginionej, który nie chciał, byśmy w jakikolwiek sposób wykluczyli go z tej akcji. Jim trafił na innych szukających i na żywo relacjonował im wydarzenie. Kari żyła, ale została postrzelona. Potrzebowała natychmiastowej pomocy. Przekazał również, że Alan jest ranny. Nim ich odnaleziono, minęło kilka godzin. Biatlonistka była wtedy na granicy świadomości. Twarz i usta miała zasinione, policzki spuchnięte, dłonie lodowate, ubrania umazane błotem i krwią. Strzał trafił w klatkę piersiową. Z kącika ust leciała czerwona stróżka. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że kula przeszła na wylot. Mimo to istniało ryzyko, że doszło do poważnych uszkodzeń wewnętrznych. Ale tak naprawdę wszystko mogło potoczyć się znacznie gorzej. Niestety dla pomocy dla Alana było już za późno. Gdy go odnaleziono, leżał na plecach z rękami rozrzuconymi nad głową. Wokół utworzyła się kałuża krwi. Na twarzy 36-latka widać było przerażającą dziurę po kuli. Jego żona pracowała w sekretariacie rancha. Śledczy musieli przekazać jej tragiczne wieści. Nie spodziewała się, że akcja poszukiwawcza może skończyć się w taki sposób. Mąż chciał pomóc, a przypłacił to własnym życiem. Gdy tylko sportsmenka nabrała nieco sił, złożyła zeznanie. Opowiedziała, co takiego jej się przytrafiło. Była w trakcie biegu, gdy zauważyła dwóch mężczyzn. Jeden z nich wyglądał, jakby był mniej więcej w jej wieku. Drugi z kolei był starszy. Mógł mieć z 50 lat. Obaj mieli ciemne włosy w nieładzie i zarost. Brudne twarze i ubrania oraz nieprzyjemny zapach sugerowały, że długo nie korzystali z kąpieli. Jednak największą uwagę przyciągały ich strzelby i noże. Paradowali z nimi tak, jakby chcieli, by inni je zauważyli. Kari się przestraszyła. Zdawała sobie sprawę, że to nie jest sezon polowań. Zastanawiała się, po co im ta broń. Starszy mężczyzna stanął na ścieżce tak, że zablokował jej możliwość przebiegnięcia dalej. Poczuła, że coś jest nie tak. Nie wiedziała, co powinna zrobić w takiej sytuacji. W głowie pojawiła jej się tylko jedna myśl – uciec i nie oglądać się za siebie. Ale intuicja podpowiadała, że to się nie uda. W panice postanowiła zadać mu pytanie o tę ścieżkę. Udawała, że nie jest pewna, czy biega po właściwej. Nie czekała jednak na odpowiedź. Stwierdziła, że się odwróci i pobiegnie w stronę, z której przyszła. Jednak ten człowiek na to nie pozwolił. Intuicja jej nie myliła. Chwycił ją mocno za nadgarstki.
nie mogła wyrwać się z tego uścisku. Najchętniej wrzasnęłaby mu prosto w twarz, by ją puścił. Działała jednak racjonalnie. Była przerażona, ale nie pozwoliła, by to ją całkowicie sparaliżowało. Zdobyła się na uśmiech. Starała się, by jej głos się nie łamał i brzmiał pogodnie. Powiedziała, że w sumie to jest na dobrej ścieżce i on może ją puścić. Podziękowała mu nawet, choć nie miała za co. Nie odpowiedział na jej pytanie. Liczyła na to, że ta namiastka życzliwości wywrze jakiś wpływ na mężczyznę. Udało jej się. Wyrwała się z jego uścisku. Zdążyła zrobić jeden krok do tyłu, gdy on znów ją mocno złapał za przeguby dłoni. Tym razem nie wytrzymała. Zaczęła błagać, by pozwolił jej odejść. W odpowiedzi usłyszała, że obaj rzadko trafiali na tak atrakcyjne kobiety, że chcą ją poznać. Młodszy stał obok i intensywnie wpatrywał się w Kari i swojego towarzysza. Jedną dłoń trzymał na strzelbie. Dziewczyna spojrzała w jego oczy. Jej zdaniem kryło się w nich coś przerażającego. Jakieś szaleństwo, podobnie jak u tego starszego. Zaczęli zadawać pytania. Jak masz na imię? Su. Masz męża? Tak. Jak nazywa się twój mąż? Bill Soła. Zatem gdzie twoja obrączka? Pracuję w kuchni, więc często ją zdejmuję, by nie zgubić. Nie chciała mówić im prawdy. Miała nadzieję, że informacja o rzekomym małżeństwie ich odstraszy, ale oni badawczo jej się przeglądali. Zwietrzyli, że kłamała. Nie odpowiadała automatycznie. Widać było, że się zastanawiała. Dali po sobie poznać, że ją przejrzeli. Młodszy mężczyzna odrzekł, że wszystkie kobiety kłamią. Ona próbowała obstawiać przy tym, że wyjawiła im prawdę. Porywacze zaczęli rozmawiać między sobą. Zastanawiali się nad tym, co powinni z nią zrobić, zostawić czy może wypuścić. Dziewczyna w trakcie składania zeznań przytoczyła nam ich słowa. Doszli do wniosku, że była zbyt atrakcyjna, by mogła sobie tak po prostu od nich pójść. Powiedzieli, że potrzebują towarzystwa ładnej kobiety. Carrie zaczęła krzyczeć i błagać o pomoc. Miała nadzieję, że ktoś był w pobliżu i ją usłyszy. To rozzłościło starszego mężczyznę. Oswobodził jej jedną rękę, ale nie zdołała się wyrwać. Otrzymała cios w lewy policzek. Po chwili wylądowała na ziemi. Ten sam oprawca powalił ją i zaczął się z nią szamotać. Trzymał ją za nadgarstki, a swój łokieć przyciągnął do jej szyi. Nie mogła krzyknąć ani złapać oddechu. Przez chwilę była kompletnie bezbronna. Młodszy podszedł do nich. W rękach trzymał linę. Wtedy starszy ją puścił. Drugi związał jej nadgarstki, następnie kazał wstać. Carrie nabrała świeżego powietrza. Odczuła niewielką ulgę. Spojrzała na tego, który wydawał jej się rówieśnikiem. Jak dotąd niewiele się odzywał. To starszy sprawiał wrażenie dominującego. Młodszy głównie na nią patrzył. Miała nadzieję, że ich prawdopodobnie zbliżony wiek okaże się pomocny. Ale wtedy młody powiedział, że to on nie chce jej wypuścić. Na nic zdały się argumenty, że ktoś w jego wieku nie powinien marnować sobie życia i wkraczać na przestępczą ścieżkę. Twierdziła, że nigdzie nie zgłosi tego zajścia, że zapomni o tym. Oni puszczą ją wolno, a ona ich. Ale mężczyzna odpowiedział, że Carrie musi zostać z nimi przez kilka dni. Musi ich poznać i polubić. Nie wierzyła w to, by faktycznie mieli zamiar puścić ją wolno. Nawet za kilka dni. Uważała, że jeśli ktoś kogoś porywa w środku lasu, to z intencją, by zabić i wykorzystać. Czuła, że jej los był już przypieczętowany i nie mogła znieść tej myśli. W końcu postanowiła zmienić taktykę. Przynajmniej na chwilę. Posłusznie szła. Nie stawiała oporu, nie krzyczała i nie płakała. Zachowywała względny spokój. Nie robiła nic, co mogłoby ich rozzłościć. Musiała wyjść z tego lasu żywa. Przez jakiś czas nic do niej nie mówili. Rozmawiali między sobą. Po kilku godzinach poczuła się zmęczona i spragniona i głodna. Poprosiła o postój. Mężczyźni niechętnie, ale się zgodzili. Carrie wdała się z nimi w rozmowę. Starała się, by przypominało to zwyczajną pogawędkę. Taką, jaką na przykład prowadzą ze sobą sąsiedzi. Kiedy podali jej wodę, powiedziała, że ta pochodząca z pobliskich źródeł nie nadawała się do spożycia. Zawierała liczne bakterie niebezpieczne dla człowieka. Mężczyźni nie mieli o tym pojęcia i byli nieco pod wrażeniem tej wiedzy. Zainteresowali się pogawędką. Pozwolili jej zadać kilka pytań.
Musiała wiedzieć, z kim ma do czynienia, co to są za ludzie i czego można się po nich spodziewać. Gdy wcześniej im się przysłuchiwała, wywnioskowała, że od jakiegoś czasu mieszkali na łonie natury. Zapytała, od jak dawna. Odpowiedzieli, że od zeszłego roku. Już wcześniej zdarzało im się spędzić dużo czasu w lesie i górach, ale w końcu postanowili drastycznie zmienić życie na stałe. Uważali, że społeczeństwo jest szkodliwe. Prawo było niesprawiedliwe. Normy społeczne i prawne bzdurne i ograniczające. Oni chcieli być wolnymi ludźmi. Po chwilowym postoju znowu ruszyli w drogę. Carrie kilkukrotnie poprosiła ich, by nieco poluzowali linę. Tak bardzo ściska jej dłonie, że poczuła, jak drętwieją. Porywacze znów niechętnie spełnili tę prośbę. Przy czym bacznie pilnowali, by nie próbowała żadnych sztuczek. Gdy jeden wyswobodził jej rękę, drugi ją trzymał. W dalszym ciągu uważnie przysłuchiwała się ich rozmowom. W pewnym momencie wyłapała, jak starszy nazwał młodszego Danem. Zastanawiała się, kim dla siebie byli, jak się poznali. Co skrzyżowało ich ścieżki i sprawiło, że wspólnie ją porwali. Zapytała ich o to, ale nie odpowiedzieli. To pytanie właściwie wywołało w mężczyznach irytację, lecz dość szybko im przeszło i wrócili do dalszej rozmowy. Jakiś czas później ponownie wróciła do błagania ich o litość. Pojawiły się obietnice zachowania dyskrecji. Znała swoją rodzinę na tyle dobrze, by przeczuwać, że jej szukają. Powiedziała im to. Dodała, że bliscy na pewno przyjdą jej z pomocą. A jeśli tak się stanie, oni będą mieć problemy. Nie unikną policji, sądu i skazania. No chyba, że ją dobrowolnie wypuszczą. Często wspominała o matce, ojcu i bracie. W ten sposób popełniła błąd. Porywacze zauważyli, że mężatka powinna mówić również o mężu. Od samego początku nie uwierzyli w bajeczkę o małżeństwie, a to tylko utwierdziło ich w tym przekonaniu. W końcu się zatrzymali. Przywiązali ją do drzewa przy pomocy łańcucha. Zmusili do stania. Była zbyt zmęczona. Wybłagała, by pozwolili jej usiąść i odetchnąć po długim chodzeniu. Marzyła, by się napić i coś zjeść. Pot spływał po niej strumieniami, zwłaszcza po twarzy. Komary kąsały skórę. W pewnym momencie zauważyła dość spory kamień. Nie mogła sięgnąć po niego ręką, natomiast nogami już tak. Próbowała przesunąć go stopą do swojego biodra. Niestety Dan to zauważył, szybko zareagował i pokrzyżował jej plan. Znowu wrócili do rozmów. Jeden z mężczyzn w pewnym momencie przyznał, że chciał dla syna znaleźć starszą dziewczynę. W ten sposób zdradził, jaka relacja ich łączyła. Ojciec i jego dziecko. To miało dla Carrie sens. Byli do siebie podobni pod względem fizycznym. Ponadto zauważyła, że łączyła ich silna więź. Ojciec kontynuował. Mówił, że chłopak zgodził się zostać z nim w górach wyłącznie wtedy, gdy znajdą dla niego kobietę. Kilka dni wcześniej próbowali namówić jakieś hipiski z sąsiedniej miejscowości do dołączenia do nich, ale odmówiły. Zdobył się też na szokujące wyznanie. Otóż łańcuch, którym ją przywiązano, został kupiony około 5-6 lat wcześniej. Specjalnie na okazję porwania jakiejś młodej i atrakcyjnej kobiety. Często przychodzili nad jezioro Ulris z nadzieją, że spotkają idealną ofiarę. Dotychczas nie mieli szczęścia, aż do momentu, gdy ujrzeli Carrie. Spodobała się zarówno jednemu, jak i drugiemu. Uznali ją za ładną, ale szczególną uwagę przykuła jej pozytywna, wręcz dziecięca energia. Później Dan, za namową ojca, pokazał porwanej swoje rysunki. Ofiara opowiedziała nam, że większość z nich przedstawiała kobiety w aktach seksualnych. Była przerażona tym, co ujrzała. Nawet podczas składania zeznań pojawił się u niej spory dyskomfort. Odniosła wrażenie, że to mogą być fantazje tego człowieka i że on będzie chciał wprowadzić je w życie i dlatego ona została porwana. Późną porą Carrie usłyszała dziwny odgłos. Gdy spojrzała w górę, zobaczyła helikopter. Przeleciał nad koronami drzew. Serce aż jej podskoczyło. Przeczuwała, że przysłano go po nią, ale on odleciał. Odgłos, który za sobą zostawił, w końcu ucichł. Mężczyźni również wyczuli, że to musi być część akcji poszukiwawczej. Przenieśli ją pod inne drzewo, tak by nikt patrzący z góry jej nie dostrzegł. Mieli nadzieję, że to wystarczy. Choć obaj twierdzili, że nie mają zamiaru jej wykorzystać czy zabić, równocześnie powtarzali, że zastrzelą każdego, kto się do nich zbliży. Próbowali wmówić dziewczynie, że nikt nie będzie w stanie jej uratować.
Następnego ranka Dan upolował zwierzynę na śniadanie. Ojciec chciał ruszyć dalej. Obawiał się, że ludzie szukający Kari w końcu na nich trafią. Syn z kolei chciał najpierw zjeść i dopiero potem myśleć o następnych krokach. Starszy mężczyzna ostatecznie się ugiął, ale zażądał, by dziewczyna zdjęła swoje czerwone spodenki. Uważał, że są zbyt rzucające się w oczy i można je dostrzec nawet z dużej odległości. 23-latka przeczuwała, że wcale nie o to chodzi. Najpierw każą jej zdjąć jedną część garderoby, potem następną i kolejną. Gdy będzie naga, wykorzystają ją. Na końcu zabiją. Ta wizja wydawała się realna. Mężczyźni jednak wymusili na niej wykonanie tego rozkazu. Podała im spodenki. Dan rzucił je gdzieś obok. Czuła się upokorzona. Nie minęło dużo czasu, gdy zauważyła, że ktoś zbliża się do kempingu. Kojarzyła Alana i go rozpoznała. Za nim był ktoś jeszcze. Jak się potem okazało, Jim. Radość szybko zmieniła się w przerażenie. Przypomniała sobie, co powiedzieli jej oprawcy. Krzyknęła, by odeszli, bo przecież tamci dwaj mają broń. Dan i jego ojciec chwycili w ręce swoje strzelby. Rozległ się dźwięk wystrzału i Kari poczuła przeszywający ból w klatce piersiowej. Dan zaczął krzyczeć, że nie chciał jej zrobić krzywdy. Zrobiło się zamieszanie. Alan mimo wszystko próbował podejść bliżej. Starszy porywacz wymierzył w niego broń. Czterech mężczyzn zaczęło się przekrzykiwać. Wtedy nastąpił kolejny wystrzał, a Alan runął na ziemię. Porywacze chcieli pozbyć się jeszcze Jima, ale temu udało się uciec. Kari miała przynajmniej nadzieję, że chociaż jemu nic się nie stanie. Ojciec i syn byli w panice. Starszy podjął decyzję, kazał drugiemu zabrać wszystkie ich rzeczy. Musieli jak najszybciej uciekać. Drugi miał już gdzieś, co dzieje się z dziewczyną. Spojrzał przelotnie na ranę. Doszedł do wniosku, że widział w swoim życiu gorsze i na pewno nic jej nie będzie. Postanowił, że zostawią ją w tym miejscu. Dan zaczął rozglądać się za jej spodenkami, które chwilę wcześniej gdzieś rzucił. Gdy je znalazł, pomógł Kari je nałożyć. Potem wraz z ojcem oddalili się od kempingu. 23-latka została sama. Ranna, obolała, zakrwawiona i przede wszystkim przywiązana, nie mogła się ruszyć i szukać pomocy. Resztkami sił krzyczała i wzywała swoich rodziców. Nikt tego nie usłyszał, bo nikogo nie było wtedy w pobliżu. W końcu się uspokoiła. Skupiła się na oddechu. Kręciło jej się w głowie i bała się, że zaraz straci przytomność. Nie mogła na to pozwolić. Podczas treningów oddech odgrywał duże znaczenie. Zaczęła wykonywać ćwiczenie, którego nauczył ją jeden z trenerów. Gdy ponownie tego samego dnia zobaczyła helikopter, ucieszyła się. Ale on znów zniknął. Nikt nie przyszedł jej z pomocą. Powoli traciła nadzieję. Minęło trochę czasu. Ile dokładnie? Nie potrafiła stwierdzić. Minuta wydawała się godziną. Nie wiedziała, jak długo tam leżała. Dzielnie walczyła z tym, by nie zamknąć oczu. Nagle usłyszała jakiś dźwięk. Wydawało jej się, że to zbliżające się kroki. Potem doszły do tego głosy. Jacyś ludzie rozmawiali między sobą. Mieli chyba też radiotelefon i w ten sposób komunikowali się jeszcze z kimś innym. Resztkami sił Kari zaczęła krzyczeć. Wtedy właśnie ją znaleziono. Była niemal pewna, że Dan nie postrzelił jej przypadkowo. Wszystko działo się szybko, ale uważała, że zrobił to z rozmysłem. Chciał ją skrzywdzić, prawdopodobnie nawet zabić. Stróże prawa przeszukali miejsce przestępstwa. Zabezpieczyli pociski ze strzelb oraz liczne ślady traseologiczne. Dokładnie przeczesali teren i uwiecznili go kamerą. Tak, by nie pominąć niczego. Wszystko mogło okazać się ważne. Przede wszystkim liczyliśmy na to, że oprawcom nie udało się daleko zbiec. Mieliśmy nadzieję, że nadal są w pobliżu gór. Głodni i spragnieni straciliby czujność, a my byśmy ich szybko ujęli. W tamtej okolicy można było odnaleźć wiele jaskiń. Być może zaszyli się w jednej z nich. Dziewczyna zapamiętała, że Dan wspomniał jej, że w takim miejscu ojciec i on się urządzili. Nie zdradził tylko gdzie. Obaj porywacze mieli ciemne włosy w nieładzie i gęste brody. U starszego mężczyzny można było zauważyć już oznaki siwizny. Wyglądał na osobę po 50. Z kolei syn miał z 19-20 lat. Ojciec mówił na niego Dan. Choć twierdzili, że od dawna żyli na uboczu, z dala od społeczeństwa, ustalenie ich tożsamości nie sprawiło wielkich trudności. Nazywali się Daniel i Donald Nicholsowie. Faktycznie łączyły ich więzy krwi.
Obaj szeryfowie ich kojarzyli. Ten starszy, znany jako Don, sprawiał już pewne problemy. Między innymi zajmował się kłusownictwem. Oprócz tego często skarżyli się na niego mieszkańcy czy nawet turyści. Kiedy ktoś spotkał go w lesie i podszedł za blisko jego kempingu, ten reagował agresją. Groził, wymachiwał bronią i wrzeszczał. Zanim zamieszkał w dziczy, prowadził zwyczajne życie. Z żoną doczekali się dwójki dzieci, między innymi Dana. W młodości uczestniczył w wojnie w Korei. Potem pracował jako maszynista. Ostatecznie wszystko to porzucił z własnej woli. W 1984 roku jego syn miał 19 lat. Też przysporzył pewnych problemów w przeszłości. 5 lat wcześniej Danowi spodobała się koleżanka, która była od niego o rok młodsza. Pewnego dnia śledził jej siostrę. Wtargnął do domu rodziny podczas nieobecności matki i ojca. 11-latka i 9-latka próbowały mu wmówić, że starszej dziewczynki też nie ma w domu, że wyjechała na jakiś czas. Nastolatek był agresywny, krzyczał, w dłoni ściskał nóż. Dzieci bardzo się go przestraszyły, do tego stopnia, że jedno z nich zaczęło wymiotować. Dan jednak uwierzył w wersję o wyjeździe. Miał już wyjść z tego domu, gdy dziewczyna, która mu się spodobała, zjawiła się w salonie. Jej siostry kłamały, ona wcale nie wyjechała. Chciały się go po prostu pozbyć. Kiedy 13-latka zobaczyła w jego ręce nóż, zaczęła uciekać. Wbiegła do łazienki i zamknęła drzwi. Chłopak rozpaczliwie do niej krzyczał: „Jesteś tą, której pragnę”. W końcu jednak wyszedł. Dziewczynki zadzwoniły po rodziców, którzy od razu wrócili do domu. Następnie powiadomili odpowiednie służby. Jakiś czas później szeryf aresztował Dana. 14-latek otrzymał karę w zawieszeniu. Sędzia zauważył również potrzebę, by chłopak został zbadany przez lekarza psychiatrii, ale nie wiadomo, czy faktycznie otrzymał taką pomoc. Jego rodzice się rozstali. Mieszkał głównie z matką, bo ojciec wolał życie na łonie natury. Chciał, by syn do niego dołączył, ale Dan początkowo nie dał im się na to namówić. Nie przeszkadzało mu zwyczajne życie. Lubił chodzić do szkoły, a uczył się całkiem dobrze. Chętnie uprawiał sport. Przyłączył się nawet do młodzieżowej grupy pielęgnującej wiarę w Boga. Trafił też na jakiś czas do rodziny zastępczej, ale wydawał się w niej szczęśliwy. Nowi opiekunowie prowadzili ranczo, a on często im pomagał. Spędził tak rok. Później wrócił do domu mamy. Wiosną 83 roku rzucił szkołę. Wcześniej planował kontynuować naukę i studiować sztukę, ale ostatecznie porzucił to marzenie. Nastoletni chłopak wdał się w romans z 28-letnią kobietą o imieniu Su. Dla przypomnienia, tak właśnie przedstawiła im się Kari. Być może w ten sposób wywołała w chłopaku wspomnienia związane z tym związkiem. Choć Don twierdził, że chciałby jego syn miał dojrzałą dziewczynę, nie popierał tej relacji. Odczuł ulgę, gdy doszło do rozstania. Chłopak przez jakiś czas pracował jako pomoc kuchenna w restauracji. Rzucił ją i wtedy postanowił dołączyć do ojca. Śledczy uznali, że obaj porywacze i właściwie też mordercy mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo. Istniało ryzyko, że porwą kolejną kobietę. Do sprawy włączyło się Federalne Biuro Śledcze. Teren był dość rozległy, więc poszukiwania trwały długo. W lipcu agenci federalni zdobyli ważną informację. Pewien rancher zgłosił, że ktoś dokonał kradzieży na terenie jego posiadłości. Zniknęło głównie pożywienie. Uznano, że mogli za tym stać Nicholsowie. Śledczy sprawdzili tamtą okolicę, ale nie znaleźli ani poszukiwanych mężczyzn, ani żadnych tropów, które mogłyby do nich zaprowadzić. Minęło kilka miesięcy. 13 grudnia 1984 roku pewien człowiek, który mieszkał w pobliżu góry i prowadził gospodarstwo, zauważył w bliskiej odległości od swojego domu dym. Ktoś rozpalił ognisko. Była zima. Nikt o zdrowych zmysłach nie biwakowałby o tej porze. Gospodarz od razu pomyślał o poszukiwanych zbiegach. Zadzwonił do biura szeryfa. Nikt nie odebrał. Wobec tego postanowił wyjść i rozejrzeć się po okolicy. W pobliżu ogniska dostrzegł dwóch mężczyzn. Z jednym z nich złapał kontakt wzrokowy. Drugi stał kilka metrów za tym pierwszym. Nagle zaczęli się zbierać i wyglądali, jakby chcieli uciec. Wyglądem pasowali do poszukiwanych. Świadek czym prędzej wrócił do domu. Wykonał kolejny telefon do szeryfa. Znowu się nie dodzwonił. Po chwili wybrał numer prywatny do zastępcy.
Od niego usłyszał, by niezwłocznie skontaktował się z FBI. Tak też zrobił. Śledczy przybyli na miejsce i rozpoczęli pościg za zbiegami. Część z nich patrolowała okolice z powietrza. W końcu udało się odnaleźć mężczyzn i zakuć ich dłonie w kajdanki. Obaj otrzymali następujące zarzuty: porwania oraz morderstwa z premedytacją. Oprócz tego Daniel naruszenia nietykalności cielesnej, a Donald napaści kwalifikowanej. Mężczyźni zasiedli na ławie oskarżonych w osobnych procesach. Dan przyznał się, że wspólnie z ojcem porwał kobietę, że tak naprawdę od dawna to planowali. Tłumaczył, że żadna nie była zainteresowana życiem w górach, więc widzieli jedyne rozwiązanie w użyciu siły i łańcucha. Przysięgał, że nie planowali jej wykorzystać czy zamordować. Chcieli po prostu uczynić ją swoją towarzyszką, prawdopodobnie żoną chłopaka. Gdy Carrie błagała, by ją wypuścił, nie zrobił tego, bo w ten sposób zdradziłby własnego ojca. Twierdził, że to Don był mózgiem operacji, a on jedynie się mu podporządkował. Odnosząc się do kwestii postrzelenia dziewczyny, powiedział, że nie chciał tego zrobić. Stało się to przez przypadek. Obrona powołała na świadka psychologa, który wcześniej przeprowadził badanie oskarżonego. Stwierdził, że chłopak cierpiał na zespół stresu pourazowego, mieszane zaburzenia osobowości oraz zaburzenia zachowania. Specjalista zasugerował, że porwanie kobiety stanowiło dla Dana pewnego rodzaju fantazję i kiedy wprowadził ją w życie, nie robił tego do końca świadomie. Prokurator zaczął to kwestionować. Zwrócił m.in. uwagę, że PTSD występuje u osób, które doznały nadzwyczajnej traumy. Mowa tutaj o ofiarach brutalnych przestępstw czy weteranach wojennych. W życiorysie Dana brak było jakiegoś wydarzenia, które mogłoby wiązać się z wyjątkowymi i trudnymi doświadczeniami. Jego dzieciństwo nie należało do kolorowych. Nie zawsze dogadywał się z rodzicami, ale w dalszym ciągu nie spełniał kryteriów. Poza tym sam Dan przyznał, że wraz z ojcem już kilka lat wcześniej snuli plan porwania i uwięzienia jakiejś kobiety. Ani razu się temu nie sprzeciwił. Wręcz przeciwnie. Uważał, że to słuszne rozwiązanie problemu poczucia osamotnienia. Prokurator twierdził, że to wykluczało możliwość, by oskarżony działał nieświadomie podczas porwania. Ostatecznie chłopak został uznany za winnego porwania i naruszenia nietykalności cielesnej biatlonistki. Skazano go na 10 lat pozbawienia wolności. Jego ojciec przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, w tym do zabicia Alana. Tłumaczenia Dona pokrywały się z wersją Dana. Od dawna wspólnie snuli fantazję o porwaniu kobiety i uczynieniu z niej towarzyszki. 14 lipca 1984 roku, czyli zaledwie dzień przed spotkaniem Carrie, wybrali się w to samo miejsce. Wypatrywali jakiejś młodej kobiety, ale żadna się wtedy tam nie zjawiła. Powiedział, że to on zastrzelił Alana. Jednak próbował się wybielić. Twierdził, że działał automatycznie, że w normalnych okolicznościach nie zaatakowałby tego człowieka ani żadnego innego, że działał poniekąd w obronie własnej. Starszy Nichols usłyszał wyrok 85 lat pozbawienia wolności za wszystkie postawione mu zarzuty. Obaj w końcu wyszli na wolność. Don został zwolniony warunkowo po 32 latach w 2017 roku. Otrzymał zakaz zamieszkania w hrabstwie Madison i Gallatin. Nie mógł się również kontaktować z Carrie i jej rodziną. Zmarł w czerwcu 2023 roku, w wieku 92 lat. Z kolei Dan wyszedł po 6 latach. W 2011 roku został ponownie aresztowany. Chodziło o przestępstwa związane z nielegalnymi substancjami. Współpracował z ludźmi zajmującymi się uprawą trawki. Wrócił do więzienia na 4 lata. Carrie nie załamała się tymi trudnymi, wręcz traumatycznymi wydarzeniami. Choć po postrzale pojawił się cały szereg komplikacji, to dość szybko wróciła do treningów. W 1986 roku wzięła udział w zawodach organizowanych w Norwegii. Zajęła wtedy 4. miejsce. Krótko później podjęła decyzję, by wycofać się z rywalizacji sportowej. Skończyła weterynarię. Do dziś prowadzi własną praktykę i leczy głównie małe zwierzęta. Wyszła za mąż i doczekała się dzieci. Obecnie mieszka w Bozeman. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Janet Milek Swenson pod tytułem Victims – The Carrie Swenson Story, wydana w Boulder w 1989 roku. Akta sądowe Donalda Nicholsa – State vs. Nichols. Artykuł pod tytułem Nichols – Mountain Man Murderer – Paroled to Great Falls.
opublikowany na portalu Great Falls Tribune. Nekrolog Donalda Nicholsa.